Chciałam Wam dzisiaj pokazać ze statystyki, czy też z prognozowania i symulacji, jak wykonać analizę wskaźnikową sezonowości, tym razem miesięcznej, przy założeniu, że te wahania mają charakter addytywny. W tym szeregu, który tutaj sobie będziemy analizować, ja na razie usunę, zobaczcie te wartości już prognozowane. Widać, że jakieś wahania sezonowości mogą występować, ale na takim wykresiku ciężko jest to stwierdzić. W tej sytuacji to Wy zakładacie, czy raczej to będą wahania sezonowości miesięcznej addytywnej czy multiplikatywnej. Bo addytywne są wtedy, kiedy te wahania są bardziej wyraźne i one w każdym podokresie, co miesiąc, w każdym kolejnym roku mają podobny przebieg. Tutaj akurat na takim wykresie ciężko jest stwierdzić, czy będą addytywne czy multiplikatywne. Załóżmy addytywne pomyłka i w tym momencie na pewno można wyraźnie zauważyć, że tutaj ten szereg nasz rzeczywisty posiada wyraźną linię trendu, bo widać, że te wartości niebieskie układają się w sposób rosnący, w sposób stały, taki stabilny. Żeby się dowiedzieć, jakie parametry ma ta linia trendu jako podstawowy składnik szeregu czasowego, można wykonać analizę regresji, która tutaj została wykonana przez narzędzia, analiza danych. I tu w regresji, ja zobaczcie, wybrałam tak, że analizujemy Y, czyli naszą zmienną, dla której wykonujemy analizę wskaźnikową, a zmienną objaśniającą są te wartości, które wynikają z wartości zmiennej czasowej time. To jest po prostu po naszemu liczba porządkowa, czyli 1, 2, 3 aż do 36 obserwacji, które mamy. Wygenerowany tutaj model trendu liniowego ma następującą postać. To, co tutaj Wam pokażę, to są oszacowane parametry strukturalne tego modelu. Co jest bardzo ważne, generując taki raport regresji, ja od razu mogę sprawdzić nie tylko jaki jest stopień dopasowania R kwadrat, ten współczynnik determinacji, ale też czy zmienna czasowa time, która tu jest zapisana jako ta zmienna objaśniająca, jest istotna statystycznie, czy ten trend jest trwały i można na nim bazować, budując kolejne etapy. Można, ponieważ wartość P dla zmiennej time w tym modelu trendu liniowego posiada wartość P równą 4,31 razy 10 do minus 22, a więc taka tutaj wartość na pewno jest niższa od poziomu istotności alfa 0,05, który najczęściej jest przyjmowany, czyli ten trend liniowy trwale może decydować o wartościach tutaj zmiennej, dla której wykonujemy tą analizę wskaźnikową. Dodatkowo można zobaczyć, że ten współczynnik determinacji R kwadrat tutaj jest całkiem już dość wysoki, bo już na takim poziomie 70-80% to jest dobrze. Jednak jeżeli dołożymy do tego trendu liniowego składniki sezonowości, to w takim typowym modelu ekonometrycznym ten współczynnik determinacji dodatkowo by wzrósł. A więc jeżeli chcemy zwiększyć nasz współczynnik determinacji albo dopasowanie po prostu modelu zwiększyć, warto jest czasem rozważyć występowanie sezonowości, nawet jeżeli ona tutaj na wykresie wydaje się niewielka. Dobrze, jeżeli chodzi o samą analizę wskaźnikową, to widzimy, że mamy wartości pochodzące z 3 lat w systemie danych miesięcznych, czyli mamy 36 obserwacji. I żeby określić, tak jak tutaj poniżej są zapisane wskaźniki sezonowości, to my w tym momencie musimy zacząć od tego, że generujemy wartości teoretyczne pochodzące z samej funkcji trendu. I czy my zapiszemy to w ten sposób, że to jest po prostu inaczej. Wartości teoretyczne z linii trendu można obliczyć w ten sposób, że korzystamy na przykład z naszej funkcji wygenerowanej przez to narzędzie do regresji z analizy danych. To znaczy samo równanie trendu będzie miało postać Y równa się 1,09 razy T plus
4-2-4-4-8-1. I to równanie będzie potraktowane jako wzór na wyznaczenie wartości teoretycznych wynikających z linii trendu. Czyli można w ten sposób zapisać już bez żadnego tam jakiegoś podstawiania, najlepiej z ręki, że to jest równa się 1,109 zgodnie z linią trendu razy t, które w tym, dla tej obserwacji wynosi 1 plus 424,481. I ten wynik można przeciągnąć w dół, aż nawet do tych wartości, które będą dla okresu tutaj tych prognoz. To jest oczywiście jakieś tam zaokrąglenie, bo ja brałam bardzo duże już przybliżenie do 3 miejsc po przecinku z naszej regresji trendem liniowym. Może tak być już dla samego, można też zobaczcie, skorzystać z naszych wyników tutaj już bardziej zwiększonych, o, można te wartości i zobaczyć, że one są faktycznie dość wiele liczb mają po przecinku, ale jeżeli już mamy zaokrąglenie do 3 miejsc po przecinku, nie powinno być aż tak źle z jakością naszego badania. I teraz tak, dla każdej obserwacji, tutaj jednej z 36, mamy wartości rzeczywiste, jakie zaszły na przykład w przychodach pewnej spółki i jakie były te przychody, ale wygenerowane tylko na podstawie samej linii trendu. Jeżeli tutaj sobie popatrzymy, to między poszczególnymi wartościami na pewno występują pewne różnice. My te różnice liczymy na każdy z analizowanych miesięcy, licząc w ten sposób, że od wartości rzeczywistej odejmujemy wartość teoretyczną i takie różnice powtarzamy dla każdego z 36 akurat tutaj analizowanych miesięcy. Oczywiście to powinno być napisane YT, bo to są wartości rzeczywiste, ok, a tutaj mamy wartości prognozy. I teraz w związku z tym, że mamy wyliczone te wahania na każdy kolejny miesiąc z każdego z jednego z od 1 do 36, to my w tym momencie mamy możliwość obliczenia średniego wahania na każdy z poszczególnych 12 miesięcy. Liczymy to po prostu jako średnią tych wyników, które pochodzą z każdego kolejnego roku dla każdego podokresu. Czyli krótko mówiąc, biorę wyniki ze stycznia i liczę z nich średnią. I tutaj w ten sposób to zostało policzone, że to się równa średnia i w nawiasie wpisuję pierwszy wynik, zaznaczam potem drugi po średniku i trzeci zamykam nawias. W ten sposób mamy średnie wahanie, jakie się pojawia w miesiącu styczniu w okresie 3 lat. Jeżeli tą funkcję tutaj z tym krzyżykiem przerzucę sobie w dół, to w tym momencie mam już policzone wskaźniki sezonowości od pierwszego do ostatniego, do 12 miesiąca. Tylko pamiętamy o tym, że musi się to wszystko zgadzać, że bierzemy średnią powiedzmy z kolejnych podokresów, to akurat miesięcy, i jeżeli suma tych powiedzmy wskaźników sezonowości nie jest inna niż 0, a u nas tak jest, to wyjdzie nam średnia z tych wskaźników też równa od 0. Jeżeli te dwa elementy w sezonowości addytywnej, czy to kwartalnej, czy miesięcznej, daje nam wynik równy od 0, to my musimy dodatkowo te wskaźniki w pierwszym momencie nazwane nieoczyszczonymi, oczyścić, czyli obliczyć wskaźniki sezonowości takie oczyszczone właśnie z tego, że tutaj średni ten efekt sezonowości się nie wyzerowuje, bo suma wskaźników sezonowości powinna się nam znosić po zakończeniu pełnego roku. I w tym momencie od każdego wyniku, który mieliśmy przed chwilą, czyli nieoczyszczonego, odejmujemy średnią, która została wyliczona. Oczywiście usztywniamy tą średnią, żeby po przeciągnięciu w dół takiego wyniku otrzymać sumę równą 0. Co to nam daje? To, że mamy niewielkie różnice między tymi wskaźnikami oczyszczonymi i nieoczyszczonymi. Tu oczywiście są nieoczyszczone, tutaj są oczyszczone. I mamy możliwość zinterpretowania, jak w danym miesiącu, co roku zjawisko wykazuje przeciętne wahanie od linii trendu. I raz są to spadki, raz są to wzrosty. I nie ma zasady, że raz zjawisko musi rosnąć, potem maleć i znowu naprzemiennie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma też zasady, że w tych miesięcy, kiedy zjawisko jest wyższe niż wynikające, to wynikałoby to z linii trendu, jest tyle samo, co tych miesięcy,
poniżej linii trendu. Także tym się wcale nie przejmujcie. Ważne jest to, żeby suma tych wskaźników sezonowości znosiła się i dawała ostatecznie wartość 0. Jeżeli na przykład mamy interpretować wskaźnik sezonowości na drugi miesiąc, to powiemy, że w tym badanym okresie 3 lat co roku w miesiącu lutym przykładowo przychody pewnej spółki były niższe od wartości wynikającej z linii trendu przeciętnie o 1,01 na przykład 1000 zł. Tu jeżeli wynik mamy na przykład na grudzień dodatnią, to powiemy, że co roku w tym okresie badanych 3 lat wskaźnik, powiedzmy, przychody spółki były wyższe przeciętnie o 1,09 tysiąca złotych od tej wartości wynikającej z linii trendu. To jeśli chodzi o interpretację, ona w każdym poszczególnym miesiącu byłaby bardzo podobna. Jedyne co Wam zostaje, jeżeli oczywiście studiujecie już dalej, czyli nie statystyka opisowa, a już uczycie się w ramach prognozowania, można wyliczyć błędy ex post wynikające z różnic między wartościami rzeczywistymi, a wartościami wynikającymi już z prognozy. Bo oczywiście ta prognoza jest liczona w ten sposób, ja tego nie dopowiedziałam, że do wartości wynikającej z linii trendu dodajemy wskaźnik sezonowości, który wynika z danego miesiąca. Jeżeli w miesiącu mamy miesiąc styczeń, to bierzemy wskaźnik sezonowości z miesiąca stycznia. Najlepiej jest w tym momencie zrobić odwołanie do danego miesiąca i potem wykonać sumowanie wartości z trendu plus wskaźnik sezonowości na dany miesiąc i potem przeciągnąć to na kolejne miesiące. Tylko pamiętamy o tym, że w przypadku zróbmy w ten sposób. W przypadku już powtórzenia się sytuacji możemy zapisać, że w styczniu kolejnego roku mamy wartość wskaźnika sezonowości sprzed roku, dokładnie sprzed roku. Czyli takim odwołaniem możemy bardzo łatwo ułatwić sobie tutaj, zwiększyć wydajność i usprawnić obliczenia. Za każdym razem tak czy owak będzie to wartość liczona jako wartość trendu plus odpowiedni wskaźnik sezonowości. Dlaczego plus? Bo jak mówiłam, założyliśmy sobie występowanie sezonowości addytywnej, czyli takiej biorącej pod uwagę stałe, cykliczne wahanie w kolejnych miesiącach i dlatego to jest addytywne, bo mamy dodawanie. Gdyby było mnożenie, to byśmy w tym momencie mówili o sezonowości multiplikatywnej.